Hej, cześć, witaj kochani was w ostatnim odcinku z Crasha 1 z Insane Trilogy. Dzisiaj zaczynamy na poziomie The Lab i zostały nam tam ten poziom i będzie walka z Neokorteksem i pokażę wam zakończenie na 100% na moim prywatnym koncie, żebyście zobaczyli, jak wygląda zakończenie na 100% po prostu. Ten poziom też musiałem, nie ginąc, przejść, bo to jest ten żółty kryształ. A niech. Poziom też nie jest jakiś długi. Dobra. Yeah, that way. I zadam ludzi u was. Myślę, że wam seria się podobała z jedynki Crasha. Oczywiście będziemy kontynuować z dwójką i trójką. Ale jak na razie kończymy jedyneczkę. Każda seria, chyba każda część będzie trwała jakoś po 6 odcinków. Dlatego, że... Tam trzeba na górę podskoczyć, żeby zdobyć wszystko. No bo w każdej części jest naprawdę po 6 bossów, więc będzie po 6 bossów na każdy odcinek. No, tak mówiłem. Jeden odcinek to jeden boss. Dobra. Ło, skinąłem, myślałem, że to jednak jest ten. Nie włącz teraz. Myślałem, że te wszystkie strumienie już przeleciały wtedy. Ale jednak się myliłem. Boom, kolejny checkpoint. Aż się zamknie, żeby to nie było, że... Całe dotknięcie tego się liczy? A to nawet tego nie wiedziałem, że tego dotknięcie się liczy. No ale to jest jeden z tych łatwiejszych poziomów z kryształkiem do przejścia. Tylko te gnojki są głupie. Nie wiem, czy ich można zabić tak normalnie, czy nie. Pala. Cio, jeszcze raz. Thank you.
Ten farczyk. Ło! Crash, czemu się wybiłeś z tego? Dobra, to jest easy tu do przejścia, więc przejdziemy, nie bójcie się. Skończymy ten poziom szybciej niż myślicie. Dobra, teraz trzeba chwilę poczekać. Choć tak nie zdobędę kryształów, to i tak wszystkie te chcę zrobić. Really Crash. Really. Potrzebujemy żyć na bossa, a nie stracę wszystkie życie. Yeah, that way. Myślałem, że się nie zamkniesz, jak przyjdziemy. Ile my już na tym poziomie siedzimy, ludzie? Seriously. Już byliśmy przy samym końcu. To ta gra nam nie pozwoliła. Czy nawet akuaku dostaliśmy. Ło. Dobra. Kończyliśmy. Mam głupio wtedy ten, no, widzicie wszystkie te, ale nie zdobyliśmy, bo zginęliśmy. To jest mój spinner. To mój spinner. Aż mi słuchawki wypadły. To fail. To fail. Dobra. The Great Hole na chwilę wam pokażę. I tutaj nie mamy wszystkich kryształków, tutaj nie będziemy mogli przejść do końca. Tutaj możemy pojechać na prawo, ale nie przejdziemy dalej. Więc nie mocno nawet próbować iść tam na bok. Musimy mieć wszystkie kryształki, żeby móc tam iść. To jest 100% jedynie zakończenie. A co najlepsze, to gdy możemy na 102 kończyć, nie? Tu muszę wszystkie poziomy na czas przejść. Dobra, tutaj sobie opiszę. Jeżeli bym trochę rage'ował przy nim. Pewnie trochę będę, bo najłatwiejszym bossem to on nie jest. Oczywiście to jest ostatni boss, dlatego nie może być łatwy, nie? Zrozumiałe. Is that you, Cortex? How are you, Blade? Cortex, why are you shooting at me? Oh. Wow, trafiłem w to. Oh. Dawaj, Cortex, miał pierwsze się. Oh, no, no, no. Musimy te zielone na niego odbijać. Jesteśmy na jego sterowcu. Jak tam się mówi na to?
Yeah, that way. Fucking the bitch in the trash way. That way. Suck him on my dick, bitch nigga, hey. Potem jest to wkurzające, bo to trzeba tak zbierać, żeby to się naładowało, nie? O, te są całkiem wkurzające. Ja miałem podskoczyć tam. A chcesz po prostu zrobić cięcie i co bardziej dalej dojdę, nie? Cortex, don't shoot me, I'm your friend, blit. Why are you doing that? Tell me, I'm your friend, man. You fucking gay motherfucker. I zielona mnie zniszczyła, nie? Darn you, Crash Bandicoot! Ha! Ha! What up, bitch? Dawaj, suka. Muszę tam podskoczyć prosto. Muszę tam podskoczyć. Jeszcze nie uda mi się dwa razy i już samemu spróbuję tam dalej dojść. Boom. Yeah, that way. Jeszcze raz umrę i robię cięcie. To chyba jest jedyna walka z bossem, która jest trudna w tej grze. Teraz serio mówię. Bo jakoś te walki tak oto nie są żadnym wielkim wyzwaniem. Akurat mnie noc zatrzymał, nic nie. Dziwne, że te zielone możemy odbijać, a tych niebieskich nie, nie? Ach. Ło. A, no i ta jest część, która mnie najbardziej wkurza, bo on tak szybko tym strzela. Dobra, więc ludzie... Okej, ludzie, okej. Jestem już na ostatnim tym. Udało się. I BOOM! Doktor Neokortek został pokonany. Po prostu on puszcza falę 5 niebieskich, tych fioletowych kulek i jedną zieloną, którą trzeba szybko trafić i szybko je unikać. I... Na koniec puszczę jedną tylko zieloną, gdzie mogli to zrobić o wiele trudniejsze, gdzie na przykład by spamił tak, bo trzeba to jakoś unikać. O nie, jednak jest tak. Mamma mia. That is to. Że taką dziąchę ma ten Crash to... Nigga. Tak, bum bum bum. Przywniemy to. Ja wam jeszcze pokażę
stuprocentowe zakończenie, jak wygląda. To przejdziemy szybko na mój save. Odcinek też nie jest jakoś długi, bo jak widzieliście przed oficjalnym ostatnim bossem, jest tylko jeden poziom tak naprawdę. Dobra, więc wbijmy sobie tutaj na mojego save'a. Na 69% skończyliśmy God Time. Więc wbijmy sobie na mojego save'a, gdzie skończyłem na 100%. Będę oczywiście próbował wszystko zrobić na szybkość. Widziałem u Sarge'a, że ukończył właśnie serię na 102%, że ukończył wszystkie poziomy na czas. Gratuluję, Sarge. Po prostu tak szybko mu się to udało i wszystko, że o mój Boże. Więc tak, teraz wam pokażę, jak wygląda zakończenie, gdzie się ma 100% gry. Więc musimy tylko tutaj wejść do tego The Great Hall i tu będzie pokazane 100% zakończenie. Tutaj trzeba trochę poskakać. Gra wykorzystuje nasze skille, które zdobyliśmy poprzez granie w Crasha, żeby się wykazać tutaj. Tu jest w ogóle zdjęcie dziewczyny Crasha, ona się Taiwan nazywa, coś takiego. Nie wiem, jak filmik o niej oglądałem, czemu jej nie ma jako takiej postaci do grania w grze, wszystkiego, jak się zmieniał jej model postaci. I jesteśmy tutaj na końcu już. To w ogóle inaczej wyglądało na PlayStation 1, jak widziałem, no nie było tej cutscenki, tylko po prostu było otwarte i się tam szło po prostu. I się działo to, co tutaj tak naprawdę, ale trochę inaczej to wyglądało. Nie było takich animacji zrobionych. Tego nie było. Mandaj, mamy. No i sobie polecą na ptaku. No i polecił. O Boże. O, więc papu sprzedał swoje ruiny zamku Cortexa, żeby był resort po prostu. Tu powinniście mieć gdzieś napisy, co to wszystko oznacza po polsku, jak coś. Ten na terapii był 8 lat, żeby być wyedukowanym tym. Po prostu jest nauczycielem w drugiej części, co jest śmieszne. Jest takim jakby Einsteinem. Koala Kong dostał deal z Motion Pictures w Hollywoodzie. No, to nieźle. I poprawia swoją dykcję. Pinstripe pojechał do Chicago, skoro strzela. I ma City. No, ma jakąś tam firmę. Nie wiem, jak to przetłumaczę dokładnie. A, to jest najlepsze. Doktor Nitrus znalazł swoją pierwszą miłość, Tending Bar, czyli robi, wiecie, koktajle miesza i takie inne. I nikt nie słyszał o Cortexie, od kiedy się rozwalił jego, wiecie, sterowiec. I wiecie, zła się nie zabija tak łatwo. Nie jest tak łatwo, jak zabić karalucha. Tam było napisane. Więc bardzo fajnie. Gierka była zajebista, pierwsza część jest zajebista, wam powiem, ale dwójka jest jeszcze lepsza według mnie, a wszyscy mówią, że trójka jest najlepsza, więc zobaczymy, jak to będzie. Szybko nam poszło, 6 odcineczków, cała gra skończona, więc ludzie, myślę, że wam się seria podobała z Crasha jedynki. Jeżeli tak, jak wiecie, każda część będzie miała swoją, będzie miała swój oddzielny folder i wszystko będzie od nowa w każdej części, więc myślę, że wam odcinek się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie paczkę w górę. Mój Last Max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.